Jezus Chrystus. Drodzy diecezjanie, szanowni mieszkańcy miasta Kielce i wszyscy drodzy mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej. Uroczystość Bożego Narodzenia poprzedzona Adwentem wprowadza nas w tajemnicę tej odwiecznej prawdy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I jak pisze święty Jan we wstępie do swojej Ewangelii, zwanym prorokiem, że tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Tak więc w naszym chrześcijańskim życiu nie jesteśmy osamotnieni. Mamy coś, co Bóg nam daje, abyśmy byli odważni w świadectwie naszej wiary, w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach kościelnych, w codzienności naszego życia. Mówiąc ogólnie, we wspólnocie Kościoła, tej wspólnocie, którą nazywamy Kościołem Chrystusowym. Każde święta mają jakiś swój klimat, wynikający z przeżyć osobistych, tych wyrażonych w czasie wigilijnych spotkań. Ale w tym roku jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowego, co z jednej strony nie napawa nas radością, bo przecież trwa wojna w Ukrainie, która sprawia, że tegoroczny Adwent jest bardzo długi. Mianowicie z przyjściem tych milionów uciekinierów do naszej ojczyzny, gdzie znaleźli dom, schronienie. Jak powtarzałem, nie przyszli święci do świętych, ale przyszli ludzie z ich potrzebami, ograniczeniami i przez takich zostali przyjęci. Ale w tym wszystkim było tak wiele miłości, współczucia, dobroci. Tak więc Polacy to wielki naród. Mieszkańcy naszej diecezji i ziemi świętokrzyskiej to ludzie bardzo gościnni. A to wszystko rodzi się z tej pięknej chrześcijańskiej tradycji gość dom, Bóg dom. Życzę więc wam wszystkim, moi drodzy, aby spotkania świąteczne ubogacone Eucharystią, darem Bożego Słowa i Komunią Świętą umacniały nas w tym, co dobre, szlachetne i piękne. Bo przecież Emanuel, Bóg z nami, który przychodzi, nasz Pan i Odkupiciel, jest po to, abyśmy byli lepszymi ludźmi. Jak ktoś powiedział, w czasie świąt czy przy wigilijnym stole wydobywamy z siebie to, co jest w nas najpiękniejsze. Bo są wzruszenia i łzy. Ale koniecznie musimy umieć przeżywać te święta nie tylko w ciągu tych 20 kilku godzin, ale właśnie przez całe życie. Dlaczego? Bo Bóg jest z nami, pośród nas i dla nas. Jest Emanuelem. Życzę Bożego pokoju, a ten pokój jest dziś czymś upragnionym. I pewnie w naszym pokoleniu nigdy nie nabrały tej mocy aktualności słowa z Ewangelii świętego Łukasza, jaką odczytujemy przy wigilijnym stole, że do aniołów, którzy wyśpiewywali ten hymn uwielbienia Boga, przyłączyła się cała rzesza i śpiewali chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. I dziękujmy, że ten pokój jest w naszej ojczyźnie, niech on będzie w naszych sercach, ale też nie zapomnijmy o tych, którym tego pokoju brakuje w Ukrainie i w wielu innych miejscach świata, gdzie źli ludzie nie potrafią uszanować człowieka jako człowieka. Nie widzą w nim już Bożego obrazu, ale widzą tylko nieprzyjaciela. Niech takie myślenie będzie nam absolutnie obce. Życzę wam, drodzy bracia i siostry, aby to, co Boże, przepełniało nasze serca. W czynieniu dobra nie ustawajmy, a tajemnica Bożego Narodzenia niech nas napełnia miłością, która będzie tą złotą nicią naszego życia, naszej codzienności, również w tych dniach
nowego czasu, jakim będzie nowy 2023 rok. Niech w głębi naszych serc będzie to pragnienie i ta szczera modlitwa słowami kolędy: podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. A my jako mieszkańcy tej Ojczyzny otrzymamy również ten wielki Boży dar pokoju i błogosławieństwa. Szczęść Boże.